Dzień dobry. Patriotyzm to nie tylko świętowanie rocznic oraz zwycięstw reprezentacji. Chcielibyśmy przedstawić to z trochę innej strony. Oto pan Rafał Zachorski, przedsiębiorca i osoba, która aktywnie angażuje się w sprawy naszego miasta. Jak powinien się zachowywać albo co robić współczesny patriota? Współczesny patriota powinien ciężko pracować dla tego kraju. Znaczy, ja w ogóle przestrzegam przed takim pojęciem patriotyzmu, który jest na poziomie deklaratywnym. Tak? Wszyscy deklarują, jestem patriotą, wszyscy mówią, co powinien robić dobry patriota. Tak naprawdę każda osoba, która ciężko pracuje dla tego kraju, która tworzy miejsca pracy, która nawet w swoim własnym małym miejscu pracy przynosi jakąś wartość dodaną, zawsze mówię, że lepsza w firmie jest dobra sprzątaczka od złego dyrektora, bo jak dobra sprzątaczka jest, to przynajmniej jest czysto i widać ten efekt pracy, a jak zły dyrektor, to wiadomo, co się dzieje. Natomiast fakt jest taki, że patriotyzm powinien się przekładać na codzienne nasze działania, na ciężką pracę. W naszym kraju przez wiele lat, od czasu wojny do 1989 roku, większa część społeczeństwa odpoczywała i w tej chwili moje pokolenie, które jest pokoleniem przełomu, ja byłem zawsze nauczony pracy po 16 godzin, tak? I ta ciężka praca zawsze się przełożyła na jakiś sukces. I tak jak w 1989 roku ten system się stary skończył, rozpoczął się nowy system, to do dzisiejszego dnia nigdy nie żałowałem tego, że po pierwsze przestałem pływać, a po drugie, że zostałem w tym kraju, może miałem bardzo dużo możliwości wyjazdu za o wiele lepsze pieniądze za granicę. I uważam, że osoby, które faktycznie zostały w tym kraju, które chcą ciężko pracować, które chcą coś dawać od siebie innym, tak, by to nie tylko kwestia pracy, ale dawania jakichś działań takich dookoła, bo nie tylko samym chlebem człowiek żyje, więc każda z nas, każda z osób, które uważam, która się tymi patriotycznymi cechami może wykazać, powinna coś robić dla tak zwanego szerokiego ogółu. I ważne jest, żeby nie patrzeć się tylko na to, co się ma pod własnym nosem, ale patrzeć się szerzej, no i myśleć o tym, co po nas pozostanie w tym naszym regionie i to, żeby faktycznie po każdym z nas, bo kiedyś ten kres życia nadchodzi, pozostały jakieś rzeczy, które będą świadczyły, że ten człowiek faktycznie istniał i żył. Rozumiem. Tyle pytań na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tak. Dziękuję.